Warszawa. Drzwi kościoła oblane czerwoną farbą. Zabytkowe drzwi kościoła oblane czerwoną farbą. W nocy z soboty na niedzielę w stolicy dwóch mężczyzn zdewastowało zabytkowe drzwi kościoła Świętego Augustyna. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Z uwagi na zabytkowy charakter drzwi, naprawa będzie kosztować co najmniej kilka tysięcy złotych, powiedział TV Republika proboszcz parafii ksiądz P.R. Walenty Królak. Do aktu wandalizmu doszło w nocy. Na nagraniu monitoringu widać, że godzina 0:22 młodych mężczyzn zbliżyło się do kościoła Świętego Augustyna. Następnie oblali zabytkowe drzwi świątyni czerwoną farbą. W niedzielę rano proboszcz parafii, ksiądz P.R. Walenty Królak zapowiedział, że zgłosi zajście na policję. Jak ocenił, to przejaw ogromnego chamstwa. Policjanci z KRP4 poszukują sprawców uszkodzenia kościoła Świętego Augustyna. Sprawcy w nocy z 19/20 lutego około godziny 00:10 weszli na teren przyległy do kościoła i czerwoną farbą pomalowali drzwi wejściowe, powierzchnię przed drzwiami i ścianę, przekazała w niedzielę stołeczna policja na swoim Twitterze. Kościół pod wezwaniem Świętego Augustyna przy ulica Nowolipki 18 wpisany jest do rejestru zabytków. W czasie okupacji ten neoromański kościół z końca XIX wieku na ulica Nowolipki 18 przed wojną 48-50 stanowił jeden z najwyższych punktów Warszawy, usytuowany w sercu żydowskiej dzielnicy. Po wojnie był jedną z niewielu budowli pozostałych na terenie byłego getta. To nie pierwsze takie zdarzenie w ostatnim czasie. Do dewastacji kościoła doszło także w ubiegłą niedzielę. Zniszczono wówczas kościół Świętego Barbary w Warszawie. Informował o tym europoseł PiS Ryszard Czarnecki.